To jest motocykl na antenie Radia Campus. Dziś będzie to skuterocykl, Panie Mateuszu. Wolla woga. Yamaha Delight. 125. Tak. Mateusz do mnie zadzwonił i powiedział: Ej, Siemano, mam Yamahę, skuter. Nie mogę na tym jeździć. Nogi mi się nie mieszczą. Mówię, dobra, dawaj. Bałem się. Bałem się na tym jeździć. Tak, to też mi powiedziałeś przez telefon, że boisz się na tym jeździć, że jest malutkie, że, że skromniutkie, że takie, to 125, że nie idzie, że cię wyprzedzają. Że się boisz na Wisłostradzie jechać. Ta na maszyna tym. waży... Pięć kilo nic, więcej niż ja. Nic nie waży ta maszyna. Jest lżejsza ode mnie. Ta maszyna Rzeczyła. ma niewielkie kółka. Realnie to tak. był jeden z pierwszych razy od dłuższego czasu, a w międzyczasie jeździliśmy maszynami mocnymi, długimi, tak. o bardzo dużych pojemnościach, tak. bardzo szybkich. Tak. No czym popadnie? I to był pierwszy raz od dłuższego czasu, jak się bałem czym się jeździć. Jest to typowy skuter. Najtypowszy na świecie. Nie ma tam. Żadnej filozofii. Dwa małe koła, silnik 125, kierownica kierunkowskaz. System Start Stop. System Start Stop. Tak, akurat jest fajne. Kanapa z siedzeniem, tyle. Dziękuję. Do widzenia. Nic więcej. Cieszę na po miejsce na kask nie. i na torbę. O, fu, Oczywiście. Mój kask się nie mieści. Ta? Nie. Może mam za dużą głowę. Może mam za dużą głowę. O tej kanapie jeszcze za chwilę, bo to nie jest chyba najważniejsza y, rzecz. Y, y, Twoje przemyślenia na początek, bo ty pewno będziesz mówił trochę gorzej niż ja, więc ja potem przysłodzę jeszcze. Tak, na pewno będę mówił gorzej niż ty, ale wiem nawet czemu. Ja też wiem czemu. Dlatego, że jadę białłęka, Wawer, Wawer białłęka I no. to nie jest maszyna do tego. To jest maszyna, do, na której się wybierzesz obówki, na której podjedziesz sobie, nie wiem, z Powiśla do centrum do pracy. Tak. czy tam nawet na bliski Ursynów, cokolwiek w tym klimacie. To nie jest do żadnej dalekiej jazdy, to nie jest do czegoś takiego, co ja robiłem po prostu. Ty jeździłeś na nim do pracy po prostu. Tak, do pracy. Ja biorąc tą maszynę robiłem na niej wszystko. Ale mieszkam w centrum miasta, to trzeba jasno mhm. powiedzieć. Jest to motocykl dla ludzi, którzy mieszkają na ochocie, na Pradze, na Żoli na Woli, w centrum, na bliskim Mokotowie. Koniec. No, Co, czegoś tak. jeszcze może jakiś tych dwóch bliskich? Jeszcze tam Wawer może być. No. No. Gocław? Gocław, tak. Gocław, okej. Okay. Tak, Wawel, spoko, jeśli pracujesz na Gocławie. Warszawa, centrum i promień 15 km. 10. 15. 10. O, o, 15 kilometrów od Pałacu tak. Kultury. Dokładnie. Jak mieszkacie 15 kilometrów od Pałacu Kultury, skuter 125, yy, tak, ciężko jest przywołać jakieś cechy tego skuteru, nie mówiąc w ogóle o skuterach. No bo czy... On się czymś specjalnym wyróżnia? Wydaje mi się, że nie. No I nie. obawiam się, że. No, ja patrzę na ten skuter w ten sposób, że siedząc na nim, no. czułem się dokładnie tak, jak się skutery potocznie nazywa takie. Jakbyś jechał na pierdziku. Nie, jakbym okay. jechał na kiblu. Okej. Okay. No I dobrze. dosłownie czułem się, jakbym siedział na klozecie. To jest dla mnie dokładnie ta pozycja, bo ta Totalnie. maszyna jest dla mnie za mała. Totalnie nie rozumiem. Ja, mimo tego, że jestem niższy od ciebie, czułem się na niej bardzo komfortowo, stary. I tak jak mówię, robiłem na tym skuterze wszystko. Dojeżdżałem do pracy. Mhm. Pojechałem tym skuterem na małe zakupy. Mhm. Nie do sklepu dwie ulice dalej, tylko na drugi koniec dzielnicy, do mhm. drogerii. Załadowałem do niego. Dużo rzeczy, które potrzebuje, mój syn, mhm. między innymi pieluchy. Mhm. Stary wróciłem do domu bez problemu. Totalnie na chillu. Pojechałem sobie na dwa spotkania tym skuterem do centrum miasta. No i właśnie. dlatego powiedziałem: ja wiem, dla kogo to jest. To jest dla ludzi, którzy mieszkają 15 km od płacy kultury. Tyle. Którzy potrzebują Łatwo i sprytnie dojechać do pracy, którzy mogą go zostawić wszędzie. Którzy, jeżeli mają powyżej, dobra, inaczej, którzy mają trochę krzepy, to sobie ten motocykl postawią i przesuną, jak będzie potrzeba, bo też się to da na nim mhm. zrobić. Stary, ja naprawdę jestem za. Uro... Znaczy, w ogóle trochę przekonałem się do koncepcji skuterów dzięki niemu, wiesz? Poprzednio, jak jeździliśmy na tym trójkołowcu. Mhm to tego nie poczułem, wiesz? A wsiadając na ten skuter stary, zrozumiałem, dlaczego ludzie jeżdżą na takich skuterach. Zrozumiałem, dlaczego ludzie jeżdżą na 125, bo zabrzmi to komicznie, stary. Bo mówiłem i czepiałem się ostatnio Yamahy, tego Cafe Racera, o którym gadaliśmy, że ma za mało mocy. Stary, ten skuter w te 125... Świat i ludzie. Nic więcej nie potrzeba. Do, ja wiem, tak, jak mieszkasz daleko, daleko, to potrzeba, ale jeżeli jeździsz tym po mieście, nie wjeżdżasz na Wisłostrady, tylko przebijasz się uliczkami Warszawy, mhm. stary, mi jest wstyd, co ja wyczyniałem na tym skuterze w mieście. Nigdy w życiu nie złamałem tylu przepisów drogowych. Nie mówię o prędkości. Mhm. Ale popełniłem na nim pierwszego dnia wszystkie grzechy z możliwych, które nie, których nie rozumiałem. Przejechałem ścieżką rowerową stary, tą taką przypasie. pasie. Mhm. Przeciskałem się na trzeciego, tak naprawdę było wąziutko, na spokojnie. Próbowałem, stary, zmieścić się w linii przed podwójną ciągłą po lewej stronie sznura samochodu i zrobiłem to. Nie wyjechałem kółkiem, panie Władzo, nie wyjechałem na podwójną ciągłą. Stary, I, bo jest to jest to, skuter właśnie do tego. To jest skuter dla mentalnego Włocha, stary. Na tym można być w mieście bezczelnym. Nie obracać się, nie spoglądać. Jak masz 10 minut, są turbokorki w mieście, a ty potrzebujesz jak najszybciej dostać się pod płac kultury stary, nie ma szybszego środka transportu w Warszawie niż mały skuter. Nie ma! To prawda i dlatego powiedziałem na samym początku, że ja nie będę się o nim dobrze opowiadać, bo używałem go do zupełnie czego innego, no co to tak, no. będzie nie było zgodne z jego użytkowaniem. Jak wsiadł. Jak przejechałem się lokalnie, niedaleko swojej firmy, właśnie a to do sklepu, a to coś tam, to też stwierdziłem, to jest maszyna właśnie do tego. Wrzucasz kask i tam reszta ubrania, to co popadnie i tyle. I jedziesz. Cały czas w dzisiejszym skuterocyklu mówimy o Yamasze <grym> Delight 125 w czerwonym kolorze z dosyć ciekawym tyłem jak na skuter. Nie wiem, ja miałam takie wrażenie, że, że ten tył jest ciekawy. Przód hmm Mam pewne do niego zastrzeżenia wizualne, aczkolwiek chyba do każdego skuteru z przodu mam wizualne zastrzeżenia. Jeszcze chyba ładnego nie zrobili. O tyle tył naprawdę jest ciekawy. To, do czego są dwie rzeczy, do których się przyczepię. Trzy rzeczy, do to których najpierw się przyczepię. To najpierw, ci się tak podoba w tym tyłku. Nie wiem, tak ciekawy jest, no. no. Nie ma w nim nic specjalnego, no, ale taki jest. Taki normalny, no, taki Jest, no. No. jest okej. Okay. Widziałem brzydsze, może tak. Ale te lampy takie co, ciekawe. no. Bardzo y, na początek źle, czy na początek dobrze? Zacznijmy od Jeszcze. źle. Źle. Ma za mały, y, za mały kuferek. Trochę. Delikatnie. Minimalnie. Nie da się do niego włożyć dużego kasku. Ja wiem, na skuterze nie jeździ się w dużym kasku. Jeździsz okay. w kasku w full face. Tak. jeżdżę. I masz niemałą głowę. Tak. Mój full face tam wchodził. Tak? Tak. A... To mam duży kask po prostu. Masz chyba duży kask, a no, no, no jednak no, no. wsiadasz na taki sprzęt no, bez szczękowców no, zazwyczaj. Ja wiem, ale weź pod uwagę, że może ktoś chcieć, No nie wiem, ja mam wrażenie, że de tak, no brakuje mu te dwa centymetry. Wiem, gdybym sobie go kupił, zmieniłbym kask. Nie ma co do tego wątpliwości. Co do prowadzenia, w ogóle nie, nie wiem, czy to. No, jeździ, to po, powiedz jeździ, mi teraz dobrze. Jeździ to jak rower. Po prostu. Tak. Jeździ jak Strasznie. rower z silnikiem. Szybki rower, dosyć szybki rower, którym, którym jeździ się przyjemnie. Jego zaletą i wadą w tym samym momencie jest to, ja ci napisałem taką wiadomość, jak podsumuje ten motocykl TZE. Ach. Taką bym mu nadał sygnaturę. Dorobiłbym sobie takie, na to jakbym takim skuterem jeździł. To bym sobie na nim takie, jak ludzie, TDI, mają nakleć to bym miał TZE. Totalne zero emocji. Nic stary, to jest maszyna użytkowa. Ona ma służyć szybkiemu przemieszczaniu się z miejsca A do miejsca B. Kropka. Dziękuję. Do widzenia. Skończyłem. Nadal, mimo tego, że jest to skuter 125, nie jesteś kurierem, Przepraszam wszystkich kurierów na 50. -kach. Nie zawalasz pasa, bo do 70 ten skuter idzie jak zły. Mm -hmm. y y musiałbym popatrzeć. Jedna rzecz, bo jeździłem nim w upały. Jakie rozwiązanie mają Włosi na kanapy? Bo czarna kanapa w tym skuterze i krótkie spodenki sportowe. Oj, straszne. To, ojej. No, taki ten pierwszy moment, jak jest 31 i pełna lampa, i zostawisz ten motocykl na słońcu i na niego usiądziesz, to no nie jest to przyjemne uczucie. Dlatego mówię, to trzeba było ogarnąć, co włosi robią w takich przypadkach. W sensie co oni tam z tymi kanapami. Mi się no, na pewno podobała waga tego skuterka. No nie, no to podnosisz go no, przez starskie o to chodzi. jedną chodzi. Jak no. się wywrócisz, tego podnosisz, <laughs> zepsuł się, no to pakujesz go do plecaka. Nie, gdzie byś miał się nim wywrócić z drugiej strony. No. Ale komedią dla mnie było to, no, spalanie. No oczywiście, jak to w takim no. sprzęcie da mnie całe dwa litry. Ale odebrałem tą maszynę zalaną pod korek, no i jeździłem nią przez tam pierwsze dwa dni, trzy dni, coś takiego. Eee, Przyłożę ci ją, no i tak patrzę. Zbiornika. Kurde, krzywo, no tak strasznie <laughs> dużo musi spalać. Później spojrzałem, że to ma 5,5 litrów no. zbiornika. Stary, jaki ja, ja, ja go zatankowałem pod korek, jeździłem na nim dwa dni. Sporo na nim jeździłem. Znaczy nie wiem, no, czy sporo. No nie wiem, czy 100 km zrobiłem, a dwie mm. kreski tylko spadły, a licznik <laughs> chyba 8. Więc <laughs> tak że chyba coś się tam popsuło się. Nie, no śmieszne to jest w ogóle, nie? W, w ramach paliwa zapasowego to wolisz tak. półlitrową butelkę. <laughs> tak, spokojnie możesz <laughs> półtora litry, wiesz, jak wypijesz wodę, to półtora litrową sobie zalewasz benzynę masz na wszelki wypadek, jakby ci zabrakło. Tak, na, na zaś jakbym do Krakowa jechał. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to skuter wyposażony w system start-stop i ma na kierownicy w miejscu zapłonu tak. opcję włączania i włączania, wyłączania start-stopu. Przyzwyczajony do motocykla, wsiadam na dzień dobry na ten Klik. sprzęt, klikam, nie odpala, znaczy wciskam zapłon, nie odpala, więc klikam, myślę, a dobra, zapłon wyłączony. Nie no, że zapomniałem, tak. że przez hamulec być by <laughs> Miałem to samo, aczkolwiek system start-stop, w... nie wiem po co, stary. Że totalnie nie kumam po co, bo on i tak mało pali. A Więc żeby palił to, jeszcze mniej. Ale to... Mam podejrzenie, słyszałem kiedyś taką teorię, że systemy start-stop w niektórych yy, tych ty, ty, pojazdach robi się po to, żeby zbijać tam jakieś wyniki na tych hamowniach, żeby móc w statystykach napisać, że jeszcze mniej. Tego spalania jest. Ale... Może tak jest. No, nie wiem. Cie ciekawe. Ja sądzę, że albo chcieli czymś się po prostu wyróżnić, albo jak go Może. konstruowali, to leżało im akurat obok, na półce <laughs> i stwierdzili, a dobra, dawaj, tam". Wyszło nam 100 tysięcy czujników systemu start-stop. Tak, wiesz, no to w zasadzie sięgam ręką pokróśnie, patrząc, zapał czujnik start-stop, to wrzucił jego. Ciekawe, i to działa całkiem przyjemnie, załącza się na światłach, stoicie sobie cichutko, nic ten wiesz, w nogi nie grzeje, no bo co ma grzać. I przynajmniej. Znaczy, jest cichutko. T, t, ja zrobiłem na tym skuterze coś, czego nigdy bym się stary po sobie nie spodziewał. Jechałem na tym skuterze w Japonkach. <grym> Jechałeś już w krótkich spodenkach, tak, Japonkach i w krótkim rękawku. Tak. I w pełnym kasku. Wyglądałem jak moto -mysz z Marsa. Stary. <grym> to, przyznaj się, że gdybyś miał odpowiedni kask, to miałby się spresa w ręku. Oczywiście stary. No, bez problemu. Mógłbym być, tam, ciat, ty wszystko. Stary, naprawdę. Ja zrozumiałem w pełni ludzi, którzy jeżdżą na skuterach. Mógłby zostać Włochem. Yy, wiesz co, jeżeli. Yy, co nie jest aż tak abstrakcyjne. Nasz klimat zmieni się na tyle, że w zimę będzie 10 stopni. Ja naprawdę bardzo mocno rozważyłbym skuter. Wierzę mówię, na słowo. Stary, mówię totalnie serio. Chciałbym mieć i motocykl, i skuter. Chciałbym mieć znaczy nie wiem, czy aż Chciałbym tak. Chciałbym mieć i motocykl, i skuter, ale ja bym tego akurat nie wybrał. Tak? Tak. No nie no, 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 no tak? No, tak. Znaczy no dlatego powiedziałem, ciężko jest powiedzieć o, znaczy no ja nie wiem, no wszystkie skutery są podobne, stary, no. Mi w że mówiąc rozpatrujesz jak tylko na Takiego pierdka brakowało jakiejkolwiek szyby, ja wiem, że to akurat ten tak ma, no, że, że, ma on, szyby. że on szyby nie ma żadnej, a niektóre, niektóre skuterki szybkę mają. Mi tam brakuje jakiejś szybki. Mam świetne wspomnienie, jak jeździliśmy tą Yamaha Tri-City 300. No to wielki skuter, gościu. Ale to, że ona miała tą szybę, miałem cały czas podniesioną szybkę w kasku, puściłem sobie audiobooka w, 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 tym, w interkomie, bez problemu turlałem że no było przy fajnie brzmieć. 70 przyjęcie. na godzinę, co ci wieje, no? No tak, zmieniłem kask, teraz jest głośniej. <laughs> a zapomniałem. Widzisz, a widzisz, to może być to. Ciekawe, stary, znaczy ja naprawdę będę i w ogóle mam wrażenie, że będę zupełnie inaczej patrzył na skutery na mieście yy, i przekonałem się, przekonałem się do tego stopnia, że poczyniłem już kolejne ruchy, żeby kolejną 125 od innego producenta wziąć. Ulala, i to w ramach konkurencji dla tego skuterka? Nie wiem, wiesz... Bo to serio, ja, znaczy, w tym momencie wydaje mi się, że, że wszystkie, znaczy, co tam stary, możesz więcej zrobić, no. Jaki możesz mieć przełomowy czynnik, który stwierdzisz, że bierzesz ten, a nie ten? Bagażnik dachowy. <grym> no nie, no jest tylko, jest jeden, jedyny wyznacznik stary. Jeden, jedyny wyznacznik. Dlaczego wybrałbyś, jakbym ci postawił siedem skuterów? Musi ci się podobać. I tyle. oczywiście, że Dan. tak. Koniec. Właśnie dlatego bym wybrał Wespę. No i Wespą będziemy już długo jeździć. Tak, widzisz. Tak, no, nie chciałem... No aż dobra, no, tak. Chcę, chcę mieć porównanie, wiesz? Chcę mieć porównanie, bo to była pierwsza 125-ka, skuter, z którym tak e, dobrze się czułem, bo, bo nie jeździliśmy w sumie wcześniej na takim typowym skuterze skuterze. Nie. Nie? Nie, nie, Dlatego, nie się. żeby mieć pewnego rodzaju kontrę, stwierdziłem, że odezwę się do tych, którzy mają najbardziej kultowy skuter na świecie. Dlatego już niedługo będzie Wespa 125. Jako kontra, zobaczymy, czy wtedy będę mówił, że też niczym innym się nie wyróżnia. Zobaczymy. To był motocykl na antenie Radia Kampus. Skuza. Dzięki. No i ja Kamil Michowski. słyszymy się. Kiedyś tam, a jeżeli chcecie więcej o motocyklach, tudzież skuterach, jak zresztą sami słyszeliście, Motomyślnik Cykl w Spotifyu tam znajdziecie playlistę ze wszystkimi archiwalnymi odcinkami. Pa szerokości.